Cześć, witam bardzo serdecznie, nazywam się Sullivan i witam w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Crazies Multiplayer 2021. Dzisiaj sobie zagramy w końcu na mapie The Beach, plaża, której już dawno nie było, której jest już 12 osób, ja dopiero dochodzę, czyli tutaj będzie nas 13 i miejmy nadzieję, że będzie jedna wielka uczciwa walka i rywalizacja. Już bardzo tego brakowało, widzę, że jest ogromna przewaga jednej ze stron. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Nie ma tu nikogo z moich, no kilku jest znajomych. No i cóż, trzeba brać się do roboty. Chyba jest na górze. Więc lećmy. A, ja nie wiedziałem, że to drugi jest. Ale pomysł był dobry. Ole, oberwał. Zdecydowanie lepiej z tym, jakim się gra, choć chyba zagrałem. Chłopie, no się wiadomo, że on cię z okienka. Brawo, Reed. To jest wsparcie przeciwlotnicze. Lag. No teraz w takim momencie laga dostałem, no to jest hańba. Cóż, szczęście sprzyja lepszym. Czyli nie mi. Dobra, ostatnio rozmawiałem z jednym znajomym tutaj, który ostatnio obejrzał mój film. Tutaj pozdrowienie dla niejakiego Pawła. Tu się okazało, że grają jeszcze inni ludzie, ale na inny, że tak powiem, sposobem. Nie ma to jak się mocować z tymi skurczybykami. No i ogólnie powiedział mi, że gra w Crazies Wars i jest to inne. Pogięło cię z RPG? Czy wyrzucić rakiet? Dzięki. O, proszę przez drugiej strony, ale i tak mi uratował za pierwszym razem, więc jestem wdzięczny. Dobrze, mamy helikopter. Dobra, jedziemy z tym koksem. Teraz łapiemy tego gościa. Puta! Dawaj tę rakietę i nie pierdzie mi się tu. Ole mnie wstrzelił w łeb. Niepotrzebnie, mogę normalnie się zachować. No jak to się spodziewa, że gościu tutaj ma taką oto broń, nie? Shotgun ogólnie strasznie OP się okazuje bronią, którą ja już dawno zapomniałem. To nasze autko? Nasze, okej. Co to, Vitol nasz? Super. Będę próbowali zestrzelić.
spróbujmy z naszą tradycyjną pułapką. Nie mam broni. Tej wyższej jakości, co nie? Mięso armatnie poszło. I jest na 6x6, jest bardzo fajnie. I moja pułapka zadziałała. Nie wiem na kogo, zaraz się przekonam, bo ja tam zaraz pojadę. Kupię sobie karabin, mam amunicję. Oj, za wolno chodzę, muszę szybciej. Jest na górce. Może uda mi się go zestrzelić. Tak się strzela. Nie mam amunicji do tej broni. Kurde, jak strzela do mnie. Skubaniec. O ty, ma amunicję zapalającą. Ładnie, Witold. Jedziemy ich. O kurwa, sam strzeliłem. O, ktoś mnie widział. Kradnijmy się trochę bardziej. Jeny, zaraz będę obrywał. Dobrze, za krzakami jestem. Dobrze tam idzie. A, zwykła amunicja. Kurde. Ładnie mi z rakietnicy trafił. Kupiłem czy nie? Dobra, bierzemy. Trochę pobawimy się w snajpera z kontrwywiadu.
tracimy panowanie w tym sektorze, w ogóle nawet zrobiliśmy fabrykę prototypów. To jest bardzo dużo. Teraz ja nagrywam. Ależ go gość nagrywa młody jak coś, to z bratem moim jestem. Dobry. To ma nie przeszkadzać. Jakbym go w łeb trafił, jak on tak spadał. To jest normalnie ostrzo. Nie mam jednak dobrego widoku stąd. Na ten cały obszar. O, ktoś z rakietnicy strzelił. Nie widzę. Albo ja ślepy. O Jezu, ale gości go pocisnął. Drzwi to oberwał, ale powiedział ci zaraz się sprawdził. Musimy skupić się w końcu na fabryce prototypów. Ewentualnie ich odetnę bunkier, tylko nie mam min. A to byłby duży plus, gdybym zabezpieczył się minami. Kurwa. I tego nie spodziewam, że on akurat tam pojedzie. Kupimy sobie wyrzutnie rakiet, może ktoś znowu pojedzie samochodem? O, leci wsparcie. Czy na drzwi to jest uszkodzone? Czy tak po prostu... Dobra, ryzyk fizyk. Nie mogę sobie pozwolić, żeby kampić. Nie! Co mnie zabiło? Ej! Co mnie zabiło, za przeproszeniem? Czyżby spadający jakaś część? Poręczyny pod ręką. Wreszcie się grę, nie? Nie wiem jak wygryźć grę słyszycie, a tym bardziej mnie, bo może to się różnić. Jeżeli są jakieś błędy z mikrofonem, to proszę mnie informujcie na bieżąco. Przecież sam też obejrzę potem rzucony film. Ale jednak widzę, by mogło to bardziej mobilizuje, żeby tym pracować. Ludzie, którzy mnie oglądają. Co witole. Sure.
musieli przejąć tam koło fabryki prototypów, bo tam normalnie jazda jest. Ładnie gość, ładnie. Dobra, mam bunkier, to najważniejsze. Huk z Witolem. Fu! Opluty. Kurde, jak się zgrały z kubańca. No wiemy. Czy będzie naprawdę teraz się zmobilizować, bo na razie ja lam ją. Nie ma co przejmować tej stoczni, no to jest taka symboliczna. Jeśli gościu się chce, to nie przejmuje. No. Animacja była po mordzie, niby szło mu, a nie się oberwa, nie? Kurde. Unlucky. Lecimy, lecimy, nie śpimy, nie śpimy. Trzeba gościa ty kurde. Jestem sam. Kurde, jak go devil uratował. A mi się zlagało, jeżeli widzieliście. Ja pół w jednej stronie, albo po drugiej się pojawił. No, fajnie idzie. Przynajmniej coś się dzieje, nie? A, tutaj nie mam, bo to jest zwykły serwer. Bez dodatków. Uridy, naprawdę szkoda. Jezus Maryja. Ładnie z tego shotguna trafiłem za tym pierwszym razem. Jezu.
Naprawdę szkoda. Trochę sytuacja w innych miejscach się uspokoiła. To jest fajnie, 6-6. Bardzo lubię takie właśnie mecze, kiedy jest dużo ludzi, coś się dzieje. Tak, naokoło. Może akurat kogoś taranuje, wybę samochodem taranować ludzi. Naprawdę, przecież tam kawałek dalej od tego samochodu. Siedzą u nas w bazie, jeden nic praktycznie nie robi. Naprawdę szkoda, bo przydałby się. Myśliłem się, mogłem go zabić. Uuu. Gdzie? Wow! Ale przypierdzieliłem drzwi. Musimy bunkier. Ogólnie myślę, że mecz nie skończy się zwycięstwo żadnej ze stron, chyba że mi nie było wcześniej. Tak się kurna z buta wjeżdża. Powiedzcie mi, jak on może to przeżyć, jeżeli pakowałem w niego co mi 8-10 naboi. Dobra, może ja jestem taki lamus. Pewnie napiszcie w komentarzu, czy zlamiłem ostro. Tak, zlamiłem i sam to stwierdzam. Ja sobie już chcę pisać komentarz, głupio. Co miałem zrobić? Nie mam lepszej broni. Mogłem śmigłowcem polatać. Jej, koniec, brak zwycięstwa. Szkoda. Ale fajnie było. No cóż, to poczekajmy, może jeszcze jakiś meczek? O nie, proszę nie. Nie lubię dead meczy, ale... No jak jest, to czas próbować, nie? Ciekawe ile on będzie trwał, może krótko. On się tego nie spodziewał. Ani trochę. Trafiłem go? No. Are you kidding me? No. Tak to właśnie jest.
Ja pierdziule. Deklu, wiecie, ten Gaussem to kurna cfel. Nie pierdolę. Nie trafiłem tego co trzeba, nie? Ten straszny. No! Ej, ty zajm, kurwa chodzisz czy co? Nie mogę nic zrobić. Ledwo się zrespił, już ginę. Sorry, gościu. Sorry, mate. Ale cicho się zrobiło. Z drugiej strony ktoś bił mnie wrażenia, po prostu coś systemem obrażeń się pokiełbasiło. Jezu, to było... Kto mnie błędów popełni? Właśnie o to mówię. Aleluja, moje ciało się wspina i wywali jajca, jak nie powiem kurna kto. Jezu, jak poleciałem. Jezu, shotgun to na tą mapę chyba jest najgorszą. Trudno. Ktoś chyba wywalił cysternę. Up, przepraszam. Chodzi.
Ej, no jak mnie trafił, no, przez ścianę. Lubię straszne deathmatchy, bo mnie stresują. Jeny, atak serca. Zabiłem. No ej, no ten kurna macie. Zabrał mi killa. Od tyłka strony, no. Nie przesadzasz gościu z tym gaussem zesranym? O, Andrzej wbił się, ma chłopie. Dobra. To jest chyba jedyny Rosjan, jakiego szanują. Jezu, jak mnie znowu przestraszył, no. Z gaussami umiecie tylko grać, naprawdę. Trzeba być noobem. Czekał ze AKW, panie. Byle mi nie dać, nie? Jeny, jak on dziwnie mi się zawiesił w oczach, bo nie wiem czy to. Zostaw mnie! Akurat miał granatnik, co poradzę, no. To też jest nubska brodzie, ale dobra, no. Jak Gaussa zapierdzielał, to w końcu trzeba było się, że tak powiem, odreagować. Najbardziej... Dzięki, chłopie. Naprawdę dzięki, z minigana mnie pocisnąłeś. Piąć się chyba nie da, to tak easy. Nie wiem czy on tutaj siedzi. Uff. Nie wiem jak mnie to co tam. Andrzej! Zlituj się, chłopie.
Co ty chciałeś 360 dla mnie zrobić, Carlos? Jezus Maria. Nie ma tak łatwo. I mnie wyczaił, Jezus Maria. A fajnie poleciałem.
Maximum speed. Maximum armor. Maximum strength.
Maximum armor. Maximum speed. Maximum strength.